Hej, witajcie! Halloween powróciło do Overwatch. Nie przedłużając, co Was czeka w dzisiejszym filmie? Jak już niedawno mówiłem, prezentacje przedmiotów kosmetycznych nie będą takie rozbudowane jak dotychczas. Ile można? Dlatego dzisiaj pokażę to właściwie najciekawsze, czyli skórki. Ale na szczęście pojawiło się też coś, dzięki czemu ten filmik w ogóle powstaje. Otóż zgodnie z przewidywaniami, zemsta doktora z Womensteina otrzymuje ciekawe ulepszenie. Tak jak to było w przypadku archiwów, mamy możliwość wykonania kilku wyzwań. Pamiętacie, jak to było? Odwet, gdzie tylko headshoty się liczą, albo insurekcja, gdzie po pokonanych robotach pozostawały pola lawy. Coś podobnego jest w Junkensteinie, dlatego po prezentacji skórek pokażę Wam gameplay z dwóch pierwszych wyzwań. A i zanim zaczniemy, jeszcze jedna interesująca informacja. Otóż niedawno na eksperymentach żołnierz 76 został dosyć mocno zmieniony i wraz z Halloween Blizzard wprowadził to na stałe. Dlatego w Womensteina zagram żołnierzem, by Wam to pokazać. To zaczynamy. W miarę szybko znalazło meczek. Tak jak mówiłem, weźmiemy sobie żołnierza 76 i co u niego zostało zmienione. Blizzard zupełnie usunął ten rozrzut bloom naokoło, wiecie, jak długo strzelamy, czyli żołnierz zawsze ma tak jakby stuprocentową celność, ale dali mu odrzut pionowy, czyli go cały czas w górę podrzuca. Tak jak wieprzu używa swojego ulta, czyli cały czas musimy myszkę w dół jakby kierować. Baptist też ma podobną mechanikę, tylko co wiecie, ten trójstrzał, czyli to wygląda w taki sposób. O, ja nie ruszam myszką, coś samo tak, co nie? O, czyli muszę cały czas korygować jakby, zjeżdżać myszką w dół. Ale zawsze tą 100% celność mamy. Na dodatek zwiększyli mu amunicję, magazynek o 5 i obrażenia delikatnie zmniejszyli o 1, ale to tak czy siak dużo. O, co to jest? To jest ten mściwy duch. I co tu się teraz stanie? Goni go, goni go. Goni go! Ej, on chyba cały czas tak będzie. Czekajcie, mi słuchawki coś padły. Jedno. O, jest, dobra. O. Czyli jeden non-stop nas goni. Dobra, ja zobaczę. A, cały czas otrzymuje ciągłe obrażenia. Czyli to, ja myślałem, że jak do nas dotrze, to wybucha i padamy. A to cały czas nas goni. Ej, fajne! Gdzie jest matryca? Ej, to jest dobre! Taki ciekawy modyfikator, cały czas coś nas goni. Cały czas musimy o tym pamiętać. Nie zadaje wielu obrażeń, zmienia graczy, których goni, tak. Ale spoko. Na początku ja myślałem, że to będzie coś takiego, że...
Że po prostu każdy omnik po śmierci zostawia po sobie ducha na chwilę, który goni właśnie. Teraz mnie goni. Won! Won! Żniwiarz! Żniwiarz! Się pojawił. Ała, 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 ała! O, Brigitte, ja zostanę. I've got you in my sights. Brama. Dobra. Skupię się też troszkę na... na tym pokazaniu Soldiera, tego buffa. A czy to jest... czy to jest buff nerf? To jest po prostu takie trochę zmiana jego playstylu. Zobaczymy. Jeśli tak naprawdę ktoś umie cały czas tak ściągać dobrze myszkę w dół, to może mieć, kurde, tak, no, taką celność, znacie, lepszą niż wcześniej. Gdzie ten duch? A, jest tutaj. Ty, a gdyby jeszcze dwa się pojawiły? Kurde, ciężko tak cały magazynek przestrzelić, opuszczając myszkę. Ciekawe. Ktoś nam padł? A, pewnie od tego ziomeczka, mściwego ducha. Zaklinaczka. Ała, ała, ała! Ej, duch mnie też bił ten. Ta, gonił mnie ten skurczysyn. Teraz, no, goni mnie! Goni mnie! Jest dźwięk jak... jeśli jesteśmy w zasięgu ducha, to słyszymy taki dźwięk jakiś oznaczający, że właśnie weszliśmy. Słuchajcie. Fajne, fajne odgłosy wydaje. Ciekawe, kto to nagrywał. Może Jeff Kaplan? Doktor Junkenstein himself. Ach, dostał. Ale perfekt, ale perfekt to było. Rakiety Helix. Ej, powiem wam tak, z takiej odległości zadawać moment. Z takiej odległości zadawać cały czas headshoty to... Oła! Zabił mnie! Mściwy duch mnie zabił! Ostatnia bitwa. My servants never die! Ooooo! Jeszcze Baptist! Ale stąd ściągnąłem wiedźmę! Ale heady lecą fajne! Dobre! Trochę zapomnieliśmy o bramie, ale spoko. Ej, takie headshoty to nie są możliwe. O, goni mnie duch! Won! W sumie, czy teraz ult był taki potrzebny? Ult nie zadaje headshotów, prawda? Więc szybciej bym zabił go, strzelając w głowę. Dobra, potwór umarł. Ej, powiem wam tak. Podsumowując, naprawdę bardzo mi się spodobał ten modyfikator unikatowy. Kolejny to będzie, że omniki się poruszają szybciej. Więc to jest takie
Po prostu poruszają się szybciej, co nie? To wszystko. Oczywiście to pewnie może być w jakiś sposób trudne, prawda? Ale no, ten mściwy duch, super, cały czas trzeba o tym pamiętać, cały czas trzeba się ruszać, nie wolno stać w miejscu. No, chciałbym to zobaczyć w przyszłości w jakiejś innej formie. Ale dobra, jedziemy z kolejnym trybem. No dobrze, to teraz złomniki poruszają się szybciej. Mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście zauważalna zmiana, że to będzie ciężej. Podejrzewam, że na bramę trzeba będzie zdecydowanie dużo bardziej uważać. No i oczywiście żołnierzem 76 gramy. Okej. Gdzie są te złomniki? No dobra, są. Oj, czekajcie. Czy one są... Ej. Ej. Moment. Czy mi się wydawało, czy one wychodzą stamtąd wolno i potem coraz szybciej? Mi się wydaje, że im bliżej bramy są, tym są coraz szybsze? Albo tak mi się wydawało tylko. Zobaczymy. No nie zobaczymy, bo moi zabijają. Na początek tak, to nie stanowi jakiegoś większego zagrożenia. Nie poruszą się aż tak szybciej, żeby to był problem. No właśnie. ale jeśli będzie rzeczywiście no dużo rzeczy naokoło, bossy i tak dalej, to... Oj, cholercia. To jednak będzie bardzo interesujące. Okej. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie się dobrze zapowiada. Ty, przyspieszył! No, o, prawie. Ale inni nie zauważyli. Fotobomba! Klasyk. Kurde, fajne. Aj, aj, blisko. Dobra, oni się tym zajmą. O nie, nie zauważyłem. Feels good. Te headshoty słychać. Oj. Dobra. O, ulty poszły. Au, 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 au! Ja podejrzewam, że przegramy to przez rozwaloną bramę. No ale tak to właśnie ten tryb jest... Te wyzwanie takie właśnie skonstruowane. Że na tym się akurat właśnie najbardziej skupić. My servants never die. Brama! A
patrzę cały czas, czy... Au! Czy jakieś złomniki się nie przedzierają? To też jest ważne. O właśnie, o Jezu! Ty! Brama! Cholera! Tak, też się skupia na bramie. Ej! Nie było tak super łatwo. Dobra, takie jeszcze słowo na zakończenie. To mówiłem przy okazji archiwów. Te wyzwania, one mają ogromny potencjał, żeby się pojawiły w Overwatch 2. Właśnie na tych Hero Missions. I mam nadzieję, że coś w tym stylu dadzą do Overwatch 2. Bardzo, bardzo dużo różnych modyfikatorów. Pomysłów na pewno mogło być tutaj bardzo, bardzo wiele, dziesiątki. Spoko. A potem wyobraźcie sobie, że zwiększyć poziom trudności tych Hero Missions, to powiedzmy łączyć po dwa wyzwania. Powiedzmy Mściwy Duch plus Szalony Spęd. Albo jak były te archiwa, to było coś takiego w tych archiwach na Odwecie, że przeciwnicy są nieśmiertelni, ale jeśli jest ktoś obok nich, to stają się śmiertelni. Pamiętacie? Było coś takiego, co nie? To połączyć właśnie z tą, że trzeba być blisko wrogów, plus Molten Core z Insurrekcji. Molten Core to było to, że w miejscu, gdzie zabiliśmy Omnika, to się pojawiało pole lawy. I połączyć właśnie z tą nieśmiertelnością, to cholera, musisz cały czas być blisko wrogów, ale obok nich jest ta lawa. No to by było bardzo interesujące. Więc łączenie tych modyfikatorów to jeszcze bardziej zwiększa poziom trudności, jeszcze bardziej powoduje, że to wszystko jest interesujące. No, powiedzmy trzy modyfikatory łączyć ze sobą, ja nie mogę. No, to by było fajne. Dobra, moi drodzy, w przyszłym tygodniu wybuchowe złomniki i ich troje. Zobaczymy, jak to będzie. Pojawi się w jednym filmie dwa wyzwania. Okej, no dobra, to w takim razie mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się, cześć.